In Poland, it's more than 20 hours since the military took over, a move, they said, to prevent civil war. Tonight, their grip on the country is tighter than ever. Poland, now under martial law, is sealed off from the outside world. Ja miałem właściwie dwa elementy. Jeden element to wiara w Pana Boga, wiarę traktuję poważnie. I drugi element to wiarę w to, co robię. Nic poza tym. Jak jest możliwe, żeby być, żeby ktoś traktował działaczy tutaj zebranych? Panie premierze, gdy ja mam dziesiątki straszenia mnie już, że jak tylko wyjdę, to będzie to i to. Ja nie... Proszę pana, to i mnie wtedy trzeba przepędzić. Nie miałem żadnych innych aktywów. Byłem biedny, niewykształcony, duża rodzina. A więc, jeśli będziemy mieli wiarę i wiarę w to, co robimy, każdy z nas może naprawdę daleko w życiu przepłynąć. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Co on rękę podnosi? Tu jest 200 tysięcy żołnierzy sowieckich, które nas pilnują. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. That night, the Polish government sent in the army. Solidarity's leaders were arrested. Solidarity was banned.